Słuchajcie, jestem w stolicy, jest tak nudno, że po prostu ziewam. I pomyślałam, że filmik o ziewaniu uratowałby ludzkość przed bezsennością. Tym oto sposobem sądzę, że właśnie gdyby tak dołożyć jeszcze parę ziewających osób, to oglądając to, będziecie zainspirowani do zaśnięcia. W komentarzu rano, oczywiście, bo teraz nie dacie rady, napiszcie, jak wam poszło. A tymczasem żegnam i do zobaczenia w innych okolicznościach. Dobranoc. Słuchajcie, jakby to powiedzieć, no nadal ta Warszawa nie wygląda, nie. Ale ziewać każdy może, nie? W Warszawie też wszędzie się da ziewać i to jest dobre w tym wszystkim. Jeszcze jak się gada o nudnych rzeczach, to już w ogóle, nie? Byleby o niczym interesującym nie mówić, to... No. To ten, można iść spać. Tak. Jest tu jakaś policja chyba obok, czy coś. O, jest takie nudne, słuchajcie, jest takie nudne. Co może być nudniejszego? Niż siewanie z ulicy. Przy policji. Oh. No. No. I co tam dalej było z tym ziewaniem? A której wstałaś? Wstałam o 8, a później jeszcze poszłam spać do 10:42. Spałaś z Kają, a Kaja co robiła? Spałam z Kają. A gdzie Kaja spała? Łagacy. I ziewała Kaja też? Tak. No i mnie też. Jak piesek ziewnie, to wszyscy ziewają od razu. O, no nie? No pośpimy sobie dalej. Dobranoc Państwu. Dobranoc. Proszę Państwa, jakby to powiedzieć? Ojo. O, ktoś ziewa do... Znaczy woła do spania. Ziewa do spania. Ktoś kogoś woła do spania. Przyszli kolejni ludzie, żeby spać razem z nami. Tak. A jak pięknie jest poziewać sobie przed zaśnięciem. Aż łezki lecą od ziewania. Proszę Państwa, ziewanie wcale nie zaraża nikogo, prawda? Nie, 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 ziewanie nie jest zaraźliwe. Dobranoc. Dobranoc Państwu. Ale zmęczone my jesteśmy. I tak na koniec, żeby sobie fajnie ziewnąć, rozciągnąć i ziewać. Dobranoc.